Coś się dzieje, kochani. Krok po kroku coś się dzieje. Przebudzenie, kiedy przychodzi, z reguły przychodzi krok po kroku, stopniowo. Bóg zaczyna rozbudzać, Bóg zaczyna poruszać, Bóg prowadzi nas do pokuty, Bóg prowadzi nas do upamiętania, Bóg prowadzi nas do, to co tutaj Magda mówiła, do tego, abyśmy swoje głębokie zranienia przenosili do światła, abyśmy pozwalali Bogu uzdrawiać nasze wnętrza, bo przecież nie o to chodzi, żebyśmy tylko coś zewnętrznie, wiecie, celebrowali, podczas gdy wewnętrznie będziemy cali, poranieni i martwi. Chodzi o to, że to się musi zacząć od środka, to się musi zacząć od naszego wnętrza. I to przebudzenie kraju zacznie się nie tak całkowicie, wiecie, nie wiadomo skąd, ale ono zacznie się od Kościoła. A Kościół to my, więc to musi się zacząć od nas, od jednostek, od Ciebie i ode mnie. I wierzę, że ta pieśń, wiecie, to nie jest tylko... Ja ciągle mówię, że my nie możemy, że tak powiem, patrzeć na śpiewanie tych piosenek jako tylko po prostu odśpiewanie jakiejś piosenki. My coś preklamujemy, my coś ogłaszamy, my w proroczy sposób deklarujemy coś. Myślę, że w szczególny sposób ta piosenka dzisiaj też jest wprowadzeniem, jest proklamacją tego, co Bóg chce zrobić pośród nas, co chce zrobić dzisiaj pośród nas i co chce mówić do nas, ponieważ ta piosenka, wiecie, ona została napisana na podstawie pewnego fragmentu Słowa Bożego, który znajduje się w Biblii. Który znajduje się w Biblii, wiem, że wiecie, więc nie ma sensu was dalej pytać. To jest Księga Ezechiela. Księga Ezechiela, tylko przypomnę, że to jest Stary Testament, Księga Ezechiela. Jeden z głównych proroków Starego Testamentu. 37 rozdział, bardzo znany fragment, wiecie, praktycznie w kręgach charyzmatycznych to jest jeden z takich fragmentów, które od początku już słyszysz. Ponieważ ten fragment, pomimo tego, że oryginalnie, pierwotnie odnosi się do narodu izraelskiego, który znajdował się w tamtym czasie w rozproszeniu, właściwie byli w niewoli babilońskiej poprzez długie lata nieposłuszeństwa wobec Boga, czytamy, że Bóg w ostatecznym rozrachunku, kiedy już nic nie skutkowało, Bóg zapowiadał, również przez tego samego proroka zapowiadał, co się stanie, że Bóg po prostu ich uprowadzi do niewoli. I rzeczywiście Jerozolima została zniszczona, mury zostały zniszczone, świątynia została zniszczona, a Izraelici zostali uprowadzeni do Babilonu. I w takim czasie właśnie, w takim kontekście, w takim czasie prorok Ezechiel ponownie prorokuje, ponownie otrzymuje słowo od Pana. Kiedy Izrael myśli, już nie ma szans, już nie ma nadziei dla nas. Jesteśmy totalnie po prostu poza Bożym zasięgiem. Byliśmy w miejscu nieposłuszeństwa, dlatego jesteśmy w miejscu śmierci. Nie ma szans na to, żeby na nowo nasze państwo powstało, aby na nowo nasz kraj się podniósł z tego wszystkiego, aby Jerozolima została odbudowana, abyśmy na nowo mogli życie duchowe kontynuować, składać ofiarę itd., itd. W takim miejscu znajduje się Izrael i w takim czasie prorok Ezechiel przychodzi ze słowem. W takim czasie Bóg mówi i mówi do Ezechiela, właśnie 37 od 1 do 14. Starość, nie radość. Chciałbym, żebyście też skupili się na tym, co teraz będę opisywał, co będę czytał właściwie, ponieważ ten fragment jest bardzo taki, wiecie, obrazowy. Chciałbym, żebyśmy złapali ten obraz, który tutaj jest w tym fragmencie. Jeśli będzie ci łatwiej, zamknij sobie oczy, spróbuj po prostu sobie wyobrazić. Beatka, to ty? Ja mam do czytania, więc teraz tak patrzę i... A więc jeśli będzie ci łatwiej zamknąć oczy i wyobrazić sobie całą tą scenę, to zrób to, ale proszę, nie zasypiaj. Chociaż mam wrażenie, że niektórzy przez całe kazania sobie wyobraźni.
I ja wiem, którzy to są, bo ja widzę. I z reguły nie mam okularów do czytania, więc widzę. O. Dobrze. 37 rozdział Księgi Ezechiela. Pan położył na mnie swą rękę. To. Panie, modlę się, abyś Ty położył teraz na mnie swoją rękę. Aby Twoja ręka spoczęła na mnie. Aby Twoje namaszczenie zostało uwolnione. Aby Twój duch proroczy został uwolniony, Panie, aby to słowo przyszło nie tylko w jakiejś mądrości, ale przyszło w mocy i w namaszczeniu Ducha Świętego. Niech Twoja potężna ręka spocznie na nas dzisiaj. Amen. To nie jest cały tekst, Kanie, ale tak czułem, że po prostu... że potrzebuję zawołać, żeby Jego ręka spoczęła na mnie i na nas wszystkich. Pan położył na mnie swą rękę, wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie On wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo i były całkiem suche. Wtedy zapytał mnie, Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi. Polecił i powiedz do nich, suche kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja tchnę w was ducha i ożyjecie. Dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę was skórą. Dam wam też ducha i ożyjecie i przekonacie się, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania. To kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a on już miały ścięgna i obrosły je mięśnie, po wierzchu zaś pokryła je skóra. Ale nie było w nich ducha. Prorokuj do ducha, Synu Człowieczy, zachęcił mnie. Powiedz duchowi, tak mówi Wszechmocny Pan, przybądź duchu z czterech stron świata, tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch i ożyli. Stanęli na nogach, armia bardzo wielka. Wtedy mi wyjaśnił, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, wyschły nasze kości i przepadła nadzieja. Jesteśmy skończeni. Ktoś jest w takim miejscu? Ktoś dzisiaj mówi, wyschły moje kości, przepadła nadzieja, jestem skończony? Dlatego prorokuj i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby, mój ludu. Wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. A gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu, przekonacie się, że ja jestem Pan. Tchnę w was mojego ducha i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i przekonacie się, że ja, Pan, uczyniłem to, co postanowiłem, oświadcza Wszechmocny Pan. Nieprawdaż, że zadziwiający fragment Słowa Bożego? To jest taki, wiecie, duchowy odlot. Coś, co wykracza totalnie poza jakieś takie ramy naszego ludzkiego sposobu myślenia. Zwłaszcza kiedy żyjemy dzisiaj w takich czasach dużego takiego racjonalizmu, kiedy odrzucamy wszystko to, co ponadnaturalne, wszystko to, co Bóg w jakiś taki inny sposób chce zrobić. Staramy się Pana Boga sprowadzić do naszych ograniczonych, cielesnych, ludzkich sposobów. Ten fragment totalnie rozwala cały system. I oczywiście, tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności on jest dedykowany do narodu izraelskiego, który później, jak wiecie, został odbudowany. Rzeczywiście Bóg dokonał czegoś niemożliwego. Ale to przesłanie, to nie, chociaż jest do Izraela w pierwszej kolejności, to jest również proroczą zapowiedzią dla całego ludu Bożego, który na przestrzeni wieków znajduje się w miejscu duchowej śmierci.
i potrzebuje duchowego ożywienia, potrzebuje duchowego przebudzenia. Dlatego bardzo często ten fragment odnosi się do przebudzenia. Ponieważ on mówi o przebudzeniu. On mówi o ożywieniu. On mówi o tym, jak lud Boży, który znajduje się w totalnym miejscu duchowej śmierci, na nowo może być ożywiony, na nowo może powstać. I jak śpiewaliśmy, do czego nas też Damaris zachęcała, aby stać się potężną armią, jak czytamy tutaj w tym fragmencie, i powstali potężna armia. Ponieważ tylko taka armia jest w stanie tak naprawdę dokonać podbojów i poszerzyć królestwo. Nikt z nas w pojedynczy sposób nie jest w stanie tego zrobić. Ty i ja jako jednostki nie jesteśmy w stanie zrealizować tej misji. Bóg wzbudza armię. Bóg chce, aby cały jego Kościół był armią, aby cały jego Kościół był przebudzony, był ożywiony. I to dzisiejsze słowo, ten fragment, który czytałem, wspaniale opisuje te rzeczy, które po ludzku wydają się być niemożliwe do zrealizowania. Dlaczego? Dlatego, że czytamy, że Bóg zabiera proroka Ezechiela w duchu czy w ciele, jakkolwiek, zabiera go, daje mu wizję. Jest napisane, że postawił go pośrodku doliny, ale nie zwykłej doliny, tylko doliny, która była pełna kości. Czytamy, że wtedy oprowadził go po tej dolinie, gdzie były te kości. To znaczy, że te kości były porozsypywane, wiecie, po całej dolinie. To nie była jakaś zbiorowa mogiła, gdzie znajdowały się te kości w jednym miejscu, kość przy kości, ale to słowo pokazuje, że on prowadził mnie po całej dolinie, ponieważ po całej dolinie były rozrzucane te kości. O czym nam to mówi? O tym, że tam jakaś armia padła, została zabita. Była porozrzucana w całej dolinie. A więc totalnie beznadziejna sytuacja, kiedy znajdujesz się pośrodku doliny pełnej wysłych kości, ale jakby na niedomiar tego wszystkiego, Słowo Boże pokazuje nam, że to nie były tylko suche kości, ale jest napisane, że kości były całkowicie suche. Ogólnie kości są suche, tak? Można powiedzieć, jak już leżą jakiś czas, są suche. Ale to stwierdzenie, że są całkowicie suche, wskazuje na fakt, że coś leżało tam już od dłuższego czasu. Że te kości musiały tam leżeć przynajmniej 10, 15, 20 lat. To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Pastorze, no, ale tam to już było. Ja wiem, że było, ale to jeszcze bardziej pokazuje. I myślę, że ten obraz nie bez powodu Pan Bóg nam daje, ponieważ to jest nic innego jak obraz totalnie beznadziejnej sytuacji, w której możesz się znaleźć ty i ja. Nie tylko w obszarze duchowego życia, ale również w różnych obszarach naszego życia codziennego. Możemy, być może nawet ktoś z nas stoi dzisiaj pośrodku Doliny Wysłych Kości. Stoisz dzisiaj pośrodku Doliny Wysłych Kości, patrzysz na swoje życie, patrzysz na jakiś obszar swojego życia, patrzysz na swoje małżeństwo, patrzysz na swoją służbę, patrzysz na swoją pracę, patrzysz na swoje finanse, patrzysz na swoje zdrowie i widzisz, że to jest Dolina całkowicie Wysłych Kości. Miejsce totalnej beznadziei. Całkowicie suche. Długo oleżane. Być może już długi czas temu odpuściłeś sobie pewne rzeczy. Przestałeś wierzyć, że cokolwiek się zmieni. Zaprzestałeś modlitwy, zaprzestałeś walki, zaprzestałeś podążania za tym, za tamtym. Być może w służbie, wiecie, czasami jest tak, że w służbie Kościoła, w posłudze Kościoła, kiedy nie widzimy czasami jakichś przełomów, to zaczynamy odpuszczać. Ja pamiętam, był czas, kiedy wiele osób w Kościele
było chorych, niektórzy umierali, modliliśmy się. I naturalną rzeczą było, żeby odpuścić. To wyglądało jak dolina wyschłych kości. Ale dzięki Bogu takie obrazy jak te dają nam na nowo nadzieję i zapraszają nas do miejsca wzbudzenia w sobie na nowo wiary w to, że są rzeczy, które jedynie Bóg może zrobić i nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić i musimy zacząć na nowo wołać: Panie, zrób to, co jedynie Ty możesz zrobić, zrób coś, co nikt nie będzie mógł przypisać samemu sobie, zrób coś, co będziemy mogli tylko Tobie przypisać, na Ciebie będziemy musieli tylko zrzucić to, co się stało, ponieważ to nigdy nie byłoby możliwe, żebyśmy my tego dokonali. Ja wiem, o czym mówię, bo byłem w tych miejscach. Przechodziłem z Kościołem przez różne sezony, kiedy myśmy się ekscytowali, kiedy żeśmy się modlili, kiedy żeśmy oglądali rzeczy, a potem kiedy nie oglądaliśmy rzeczy i kiedy zaczęliśmy odpuszczać. Niektóre te obszary są jak dolina wysłych kości. Są bardzo suche. I przez lata czasami nie dotykaliśmy pewnych rzeczy, pewnych obszarów, pewnych posług. Przestaliśmy się modlić o pewne rzeczy. Odpuściliśmy. I na nowo dzisiaj wierzę, że Bóg, tak jak do proroka Ezechiela, mówi też i do nas. Ponieważ my powiedzieliśmy, my uwierzyliśmy w to. Tak jak Izraelici w 11 wersecie jest powiedziane, że ten lud, jest powiedziane zaraz, oto mówią, wyschły nasze kości i przepadła nadzieja, jesteśmy skończeni. Jesteśmy skończeni. Widzisz, to jest to, co być może Ciebie definiuje. Mówisz, wyschły moje kości. Cała moja nadzieja odeszła. To jednak właśnie w tym miejscu Bóg mówi do proroka. Właściwie zadaje mu pytanie. A wiecie, że kiedy Bóg zadaje pytanie, to nie dlatego, że nie wie, jaka jest odpowiedź. On wszystko wie. A więc on zadaje prorokowi pytanie. Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Chciałbym, żebyście jeszcze raz wrócili swoją wyobraźnią do doliny wysłych kości, które były całkowicie wysłe i całkowicie porozrzucane po dolinie. I teraz wyobraź sobie, Bóg zadaje Ci takie pytanie. Nie w kontekście doliny, o której tutaj mówimy, ale w kontekście Twojej doliny wysłych kości, w której pośrodku, której się być może znajdujesz i Bóg zadaje Ci dzisiaj pytanie. Jarek, Wojtek, Zosia, Basia, Beata, Karinka, Tomek, czy te kości ożyją? Wydawałoby się, że poprawną politycznie odpowiedzią w Kościele byłoby tak, Panie, ożyją. Ale prorok jest na tyle szczery, że w obliczu tego, co widzi, tej totalnej beznadziei, w obliczu tego wszystkiego, mówi, Panie, Ty wiesz. Kościół był mądry. Zastanawia się, czy rozkminiał, czy powiedzieć tak, czy powiedzieć nie, to wyjdzie, że mam niewiarę. Panie, Ty wiesz. I co Bóg mówi? Daje mu instrukcję. To jest po prostu kosmos. Daje mu instrukcję, żeby głosił, żeby prorokował, żeby głosił. Do wysłych kości, które są porozrzucane po całej dolinie. Wiecie, z takim Bogiem mamy do czynienia. Może potrzebujemy więcej czytać tego typu historii,
aniżeli historii w gazetach. Tylko, że węgla nie ma i tak dalej. To oczywiście to też jest ważne. Sami węgla nie mamy. Jeśli macie kilka ton, przywieźcie. Zaczniemy grzać. Ale może potrzebujemy na nowo, wiecie, rozbudzić w sobie ten ponadnaturalny czynnik, ten ponadnaturalny element, tą cząstkę Higgsa, tą boską cząstkę w nas. Żeby na nowo zacząć wierzyć o ponadnaturalne, o to, co jest niemożliwe. Żeby na nowo zacząć przemawiać do tych różnych obszarów, które umarły w naszym życiu. Do małżeństwa, do naszego zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Żeby zacząć uwalniać Słowo Boże, mówić to, co Bóg mówi, uwalniać obietnice Słowa Bożego. Tak jak dzisiaj na początku śpiewaliśmy tą piosenkę Duszo ma, zbudź się, duszo ma. Ta piosenka też jakby jest napisana na podstawie psalmu, gdzie Dawid przemawia do swojej duszy, aby chwaliła Pana. Błogosław duszo moja Pana. Przemawia do swojej duszy. Tak samo potrzebujemy, ten fragment dzisiaj pokazuje nam, że potrzebujemy przemawiać do różnych okoliczności, do różnych sytuacji, do różnych miejsc, w których są suche kości. Jezus nawet w Ewangeliach mówi, jeśli nie będziecie wątpić w swoim sercu, ale przemówicie, powiecie do tej góry, usuń się, to się usunie. A więc jest czas, kiedy potrzebujemy zacząć proklamować Słowo Boże, prawdę Bożego Słowa do różnych okoliczności i sytuacji naszego życia. I czytamy, że w wersecie 7 prorok mówi, prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania. Tutaj jeszcze raz przypomnijcie mi, to co śpiewaliśmy, tam nie było grzechotanie, bo być może śmiesznie by to w piosence brzmiało, ale jak piosenka, trzask. Ale ta piosenka odnosi się do tego fragmentu, kiedy kość schodzi się do kości. Słyszałem trzask, słyszałem grzechotanie. Mówi, kiedy prorokowałem do suchych kości, usłyszałem ten dźwięk. Wiecie, za każdym razem, kiedy głosimy Słowo Boże, kiedy ono jest sproklamowane, kiedy jest uwalniane, coś się dzieje. Ja wiem, że dzisiaj już mamy szóstą część tego nauczania na temat przebudzenia i powiem wam, że coś się dzieje, że słychać grzechotanie, słychać trzask, ponieważ każdego tygodnia otrzymuję SMS-y, otrzymuję wiadomości z różnego rodzaju świadectwami tego, jak ludzie są rozbudzani w swoim duchu, jak Bóg prowadzi ich do miejsca przebaczenia, do miejsca otwarcia się, do miejsca wejścia, do miejsca, w którym zaczynają się modlić. Co się dzieje? Słychać trzask, grzechotanie. I to jest wynik tego, że Słowo Boże zostaje uwalniane, jest głoszone to Słowo i kości zaczynają się poruszać. I czytamy, że kiedy prorokował, usłyszał dźwięk grzechotania i to nie był grzechotnik, ale to kości łączyły się jedna z drugą. To znaczy, że nawet w Kościele, wiecie, kiedy zaczyna Duch Boży się poruszać, kiedy Słowo Boże jest uwalniane, kiedy jest otwartość serc, nagle kość do kości zaczynamy przylegać do siebie nawzajem, zaczynamy zajmować swoje miejsce w tym ciele. Ponieważ dalej czytamy, że spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie, na wierzchu zaś pokryła je skóra. Więc wyobraźcie sobie ten obraz raz jeszcze. Kiedy prorok prorokuje do suchych kości i nagle pojawia się dźwięk, trzask, grzechotanie i suche kości, które znajdują się w różnych miejscach, zaczynają schodzić jedna do drugiej. I mamy szkielet. Ładnego kościotrupa mamy. Ale nie na tym się skończyło, ponieważ dalej prorok mówi, nagle zobaczyłem, jak mięśnie, jak ścięgna, jak skóra pokryły ten szkielet.
Wydawałoby się, że wszystko już gra, wygląda jak człowiek, a jednak nie było w nim życia, mówi prorok. Gdzie to jest zadziwiające, że możemy wyglądać, jakbyśmy żyli, a jednak być martwi. Jak mówi Jezus w naszym liście, od którego zaczynaliśmy, liście do Sardis, do kościoła w Sardis, gdzie mówi, masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. To znaczy, że możemy być chodzącymi trupami, możemy wyglądać jako ludzie, którzy żyją, ponieważ mamy w sobie biologiczne życie, ale niekoniecznie musimy nosić w sobie to Boże życie. W liście do Efezjan apostoł Paweł odnosi się do tego rodzaju śmierci i mówi tak. Po jakim liście jest Efezjan? Wiem, że wiecie. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani. Zaraz. Wy byliście martwi, a w następnym wersecie mówi żyliście. To znaczy, że chodzi o dwa różne wymiary życia. Możesz żyć biologicznie, możesz chodzić, możesz oddychać, a wewnętrznie dla Boga możesz być martwy. Możesz być martwy. Ale potem Paweł mówi, i to was martwych z powodu upadków ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteśmy zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia. Więc chcę ci powiedzieć, że jeśli dzisiaj oddychasz, chodzisz, wyglądasz jakbyś był żywy, to jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, jeśli nie narodziłeś się na nowo, jeśli nie nawróciłeś się, to z Bożego punktu widzenia wciąż jesteś chodzącym trupem. Potrzebujesz być wzbudzony z śmierci do życia. I nie wystarczy, że chodzisz do kościoła, nie wystarczy, że masz imię, że żyjesz, to znaczy nie wystarczy, że jesteś nominalnym, czyli z nazwy wierzącym. A więc wszystko było na swoim miejscu, wyglądało jakby było ok, ale nie było w nim ducha. Nie wiem, czy pamiętacie w drugim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg stwarzał człowieka, jest napisane, że człowiek był stworzony, ale nie było w nim życia. I dopiero kiedy Bóg tchnął swojego ruach w człowieka, jest napisane, człowiek stał się istotą żywą. Więc nie możemy się zadowalać pozorami, tym co zewnętrzne. My potrzebujemy czegoś autentycznego, czegoś prawdziwego, czegoś, co będzie prawdziwe życie generować. Więc nie chcemy w kościele się zadowalać tylko pozorami. Tym, że przyjdziemy, że odśpiewamy, że coś tam, że tradycja w niedzielę do kościółka. Wszystko wygląda ok, wszystko wygląda pobożnie. Nie może nam to wystarczyć. Potrzebujemy chcieć czegoś więcej. Że kiedy spotykamy się, wiecie, w niedzielę na spotkaniu jako Kościół cały, to my nie będziemy mieć akademii szkolnej. Gdzie wyjdzie brat Max i powie jakąś, zarecytuje jakiś fragment, a potem siostra Damaris wyjdzie i zaśpiewa piosenkę, a potem siostra Ewelina wyjdzie i nie wiem, dobra, i przeczyta ogłoszenia. I wtedy super, niedziela 695, już niedaleki jestem od Królestwa Bożego. Nie możemy się zgodzić na to. Nie możemy się tym zadowolić. Potrzebujemy ciągle szukać, pragnąć, napierać, żeby kiedy się schodzimy jako Kościół, żeby chwała Boża się manifestowała. Wiecie, czym jest chwała? Chwała to nic innego, jak manifestująca się Boża obecność pośród nas. Że my nie tylko wiemy, że On jest pośród nas, bo obiecał, bo jest wszechobecny,
tak samo jest w swojej pracy, tak samo jest w domu publicznym, tak samo jest wszędzie Bóg jest obecny poprzez swoją wszechobecność. Ale my nie mówimy o takim wymiarze Jego wszechobecności, mówimy o manifestującej się obecności Bożej pośród ludu Bożego. Czyli mówimy o chwale. I za tym potrzebujemy tęsknić. Tego potrzebujemy za tym się uganiać, podążać, wiecie, napierać. Mój syn od miesiąca ciągle napiera i mówi, żebym kupił mu jakieś dodatkowe rzeczy w grze jakieś, którą tam ma. Myśmy już dziesiątki razy mówili mu, że nic mu nie kupimy z tych rzeczy. A on po prostu napiera. I wczoraj, teraz przez weekend usługiwałem na wyjeździe liderów jednego z kościołów z Ustronia i wróciłem wczoraj po południu do domu i jedną z pierwszych rzeczy, które mój syn mówi, tato, a kupisz mi, ja już wiedziałem. My dziesiątki razy rozmawialiśmy na ten temat, kupimy ci różne rzeczy, ale na pewno nie kupimy ci tego. Tato, ale czemu nie ma... I nagle przyszła mi myśl. I słuchaj, w Biblii jest pewna historia o pewnej kobiecie, która napierała ciągle. Była upierdliwa, tak jak ty. I ta historia mówi, że czasami potrzebujemy napierać w modlitwie, żeby coś dostać. Jak ją znajdziesz, to ci to kupię. Wiecie, ogólnie chłop, jeśli chodzi o Biblię, dwie godziny przeglądał. Nie wiesz, jak skłonić dziecko do czytania Biblii, to... Oczywiście musiałem podpowiedzieć. Mówi, tato, jest taka gruba. I widzę, że zaczyna od początku. I mówię mu tak, słuchaj. Biblia składa się ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Wiecie, każda okazja jest dobra. I słuchał. Mówię, ta historia, o której ci wspomniałem, znajduje się w Nowym Testamencie. Spis treści. Czyta. No tu nie ma. Ja mówię, przewróć kartkę, to nie jest cały spis treści. Dosłownie mówię, jak było. A! Ale nie ma Nowego Testamentu. A tu? Nowe przymierze. Ja mówię, to jest to samo. Mówię, ułatwię ci. To jest w Ewangeliach. Mówię, są cztery Ewangelie. Mateusza, Łukasza, Marka i Jana. Trzy z nich to są synoptyczne, czyli bardzo podobne. Ewangelia Jana jest inna. Mówi o tym samym życiu Jezusa, ale dotyka innych aspektów. Pozostałe trzy to są Ewangelie synoptyczne i mają podobne historie. I ta historia znajduje się w jednej z tych Ewangelii synoptycznych. Więc już miał tylko do przeglądnięcia trzy Ewangelie. Ja musiałem wyjść z domu, wróciłem za półtorej godziny. Chłop dalej siedział. Niektóre, autentycznie słuchajcie, niektóre z moich kartek są naznaczone łzami. I mówi, nie ma. Przeglądałem wszystkie historie. I mówię mu, dobra, zobacz, jeszcze raz od Mateusza przegląda. Marka do Łukasza. I widzę, jest lekcja wytrwałości w modlitwie. Przeleciał to. Cofam mu dwie kartki i mówię, przeglądnij to dokładnie. I czyta. I nagle uśmiech się pojawia na twarzy. Chłop dostał swoją grę. Znalazł ten fragment. Ja byłem zadziwiony,
Byłem zadziwiony. Nie czuję się cieszyć czy płakać, że był gotów 2 godziny, żeby tą grę po prostu, wiecie, żeby mu kupić. Ale do czego zmierzam? Że potrzebujemy mieć ten rodzaj desperacji, ten rodzaj wytrwałości, czasami takiej upierdliwości, jak ta kobieta, jak mój syn, że ciągle przychodzimy i mówimy, to mi nie wystarcza, Boże. To nam nie wystarcza, ponieważ to, o czym czytamy, to nie jest to, co oglądamy. Ostatnio czytałem, że tak powiem, jestem w trakcie, w moim codziennym czytaniu w Dziejach Apostolskich i wiecie, zobaczyłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem w Dziejach Apostolskich. W 8 wersecie Dziejów Apostolskich, gdzie są Dzieje Apostolskie, po czym są? W Nowym Testamencie czy w Nowym Przymierzu są? Zobaczcie, kiedy jest w 8 rozdziale, kiedy jest mowa o prześladowaniu Kościoła i później mamy opis przebudzenia w Samarii, jest napisane, że kiedy Filip głosił, całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co on ma do powiedzenia. I to mnie uderzyło. I nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, które je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość. Podkreśliłem sobie, i nie tylko słuchały, ale i oglądały. Wiecie, to jest to, czego nam często brakuje, to jest to, czego chcemy więcej, chcemy bardziej oglądać Bożą chwałę, chcemy oglądać, jak Boży Duch się manifestuje, jak ludzie są uwalniani, jak demony wychodzą z krzykiem, chcemy oglądać, jak ludzie są uzdrawiani, jak dokonują się przełomy w życiu Kościoła. Nie możemy tylko, wiecie, ostać się na tym, że wystarczy nam słuchać. Oni tylko słuchali, ale i oglądali. I powiem wam, pókim żyw i póki Bóg da mi sił i łaski, żebym w tym miejscu prowadził Kościół, nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Żebyśmy się stali miłym, sympatycznym kościółkiem. Kościół taki jak ten, Kościół apostolski, Kościół, który jest centrum apostolskim, nigdy nie będzie Kościołem, który będzie usatysfakcjonowany tylko jakąś teologią i doktrynami. Kościół apostolski to Kościół, który chce się poruszać również w znakach, w cudach. I dzisiaj jeszcze tego nie oglądamy tak, jakbyśmy chcieli. Sporadycznie coś widzimy tu i tam. I albo się z tym pogodzimy, albo będziemy napierać. Ale do tego trzeba ludzi, którzy są przebudzeni. Kościół, który... A więc najpierw prorok... O, ja cię kręcę. 8 minut po czasie jestem już. Jak długo tu będę, nigdy z czasem równo nie będziemy kończyć. Słuchajcie, bo ta historia jest rewelacyjna. Najpierw prorok ma prorokować do suchych kości, ma głosić. I kiedy głosi słowo, tak jak ja głoszę słowo, tak inni tutaj głoszą słowo, często do suchych kości. To słowo sprawia, że nagle pojawia się dźwięk, szum, grzechot, trzask, coś się dzieje. Ale samo słowo nie wystarczy, ponieważ nie było w tym życia. Dlatego dalej Bóg mówi, prorokuj do ducha, Synu Człowieczy. Powiedz duchowi, tak mówi Wszechmocny Pan, przybądź duchu z 4 stron świata. Tchnij na tych zabitych, niech ożyją.
prorokowałem, więc jak mi nakazał, wtedy wstąpił w nich duch i ożyli. Stanęli na nogach. Armia bardzo wielka. Stanęli na nogach. Armia bardzo wielka. Posłuchaj, otrzymałeś wezwanie do wojska od Pana Boga. Otrzymałeś wezwanie do armii Pana. Często Kościół bardziej przypomina Dolinę Wysłych Kości, gdzie kości są porozrzucane, martwe, całkowicie wyschnięte, aniżeli armię, która jest pełna życia. Ale tylko taki Kościół, przebudzony Kościół, jest w stanie dokonać podbojów, jest w stanie poszerzać królestwo. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Czy Bóg zamierzył przywrócić do życia to, co już dawno umarło? I użył do tego i słowa, i ducha. Dlatego w Kościele potrzebujemy i jednego, i drugiego. Potrzebujemy ogłaszać słowo, potrzebujemy to słowo uwalniać do różnych miejsc w naszym życiu, do obszarów w naszym życiu, które umarły. Ale potrzebujemy też ciągle wołać o świeży powiew Ducha Świętego. Kościół bez Ducha Świętego jest martwy. Wygląda jak żywy człowiek. Może wykonywać rzeczy tydzień w tydzień, przechodzić przez te same fragmenty i elementy nabożeństwa. Ale to Duch Święty jest tym, który ożywia. I nie ma chrześcijaństwa, tak naprawdę biblijnego chrześcijaństwa, o którym czytamy, nie ma bez Ducha Świętego. Nawet kiedy patrzymy na przebudzenie w Samarii, to widzimy, że słuchali, oglądali, a później jest powiedziane, że kiedy uwierzyli Ewangelii, to dawali się ochrzcić w wodzie. Ale to nie wszystko. Ponieważ kiedy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo, że w Samarii jest przebudzenie, posłali tam Piotra i Jana i kiedy oni przybyli i zobaczyli, co się dzieje, to czytamy, że nakładali swoje ręce i modlili się, aby ci ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, modlili się o chrzest w Duchu Świętym i nigdy, przenigdy nie możemy odejść od tego, żeby modlić się o chrzest w Duchu Świętym, żeby modlić się o napełnienie Duchem Świętym, ponieważ bez tego apostołowie nie ruszali z misją. Nigdy nie możemy dopuścić do tego, żeby stać się kościołem charyzmatycznym tylko z nazwy. Dlatego kiedy prowadzimy ludzi w procesie, kiedy się nawracają, kiedy ich prowadzimy do chrztu, to potrzebujemy zawsze ich prowadzić do miejsca chrztu w Duchu Świętym. A więc